Dzień dobry, witam serdecznie w drugim dniu turnieju o rozstawienie do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Podkarpacie 2023, która odbędzie się na początku marca w Przemyślu. Póki co wczoraj wszystkie drużyny rozegrały po dwa mecze. Wszystkie drużyny awansują do finału, a tutaj tylko gramy o rozstawienie. Czasami jest tak, że z gorszego miejsca mają teoretycznie mocniejszą, lepiej, łatwiejszą grupę. To różnie bywa. Proszę Państwa, na parkecie dzisiaj pierwszy mecz z rana rozgrywają Pomerania i Wielkopolska. Pomerania nie wygrała wczoraj meczu o 2, zagrała naprawdę kapitalne spotkania, przegrywając minimalnie dwoma punktami z Kujawsko-Pomorskim, a w drugim meczu cały mecz prowadzili z Dolnośląskim i później jednak w końcówce, w czwartej kwarcie zagrać słabi, przegrali ten mecz. Natomiast Wielkopolska wygrała dwa mecze i Wielkopolska może taki czarny koń, no może nie do końca, dlaczego tak mówię, no bo drużyny z Wielkopolski w ogóle nie zameldowały się w finałach Mistrzostw Polski U13, a jedyna drużyna, która była w półfinale, Obra Kościan, który pozdrawiam z tej strony, z Obra Kościan nie ma ani jednego zawodnika. No także tak to wygląda. Drużyny kadr wojewódzkich, zarówno Pomerania, jak Wielkopolski, są złożone z kilku zawodników, z czego bardzo się cieszę. Pozdrawiam wszystkie kluby, wszystkich trenerów, oglądajcie nas na żywo. Dzisiaj mecz Polska. Polska zagra z Arabią Saudyjską. Zibi przygotowuje w stołówce fan zone, będzie wielki ekran. Będziemy kibicować Polsce, ci co oczywiście nie grają. A wy oglądajcie, wchodźcie na YouTube, PZ Kosz, mecze na żywo. Zapraszam do mojej galerii, zrobiłem wczoraj zdjęcia wszystkim zawodnikom. I sylwetki drużynowe, i klubowe, i z meczu. Także życzę dużo czerpania przyjemności z dzisiejszego dnia. I tak na zmianę. Piłka nożna, koszykówka, piłka nożna, koszykówka. Do usłyszenia, do kolejnego wyjścia.